Dagmara Moranowska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. A niestety przed nami pochmurna i nieprzyjemna niedziela z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Tej nocy na przeważającym obszarze kraju dominować będą chmury, natomiast w części południowo-wschodniej jeszcze strefa frontu atmosferycznego. Tutaj będą pojawiały się opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Dodatkowo w tych regionach będzie wyjątkowo ślisko na drogach, ponieważ temperatura tutaj spadać będzie do minus 7 stopni. Nad pozostałym obszarem do minus 4. Minus 5 stopni na zachodzie, natomiast nieco cieplej będzie w okolicach Gdańska i Szczecina, tutaj od 0 do maksymalnie 1 stopnia. Jutro niestety do naszego kraju wkroczy kolejny front atmosferyczny, który będzie przynosił nam chmury, opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północy kraju będą to opady deszczu. Na termometrach od 0 do maksymalnie 3-4 stopni na plusie. Chłodniej będzie w części południowo-wschodniej, tutaj do minus 2 stopni. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego regionu. Początek nocy na Kujawach i na Pomorzu będzie jeszcze całkiem pogodny, ale niestety w drugiej części nocy wkroczy front atmosferyczny, który przyniesie chmury i przelotne opady deszczu, głównie na północy województwa. Na termometrach w nocy od minus 2 do minus 4 stopni, choć lokalnie może być jeszcze chłodniej. Jutro niestety przez cały dzień w całym regionie dominować będą chmury, opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Na termometrach dodatnie wartości od 1 do maksymalnie 2 stopni, ale odczuwalna temperatura będzie nieco niższa przez silny wiatr. Na barometrach spadek ciśnienia jutro 1012 hektopaskali. A ja życzę Państwu udanego wieczoru. Do zobaczenia.